Pani marszałek, pani minister, mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych druk 1248 i 1321. Podstawowym celem projektu ustawy jest wprowadzenie możliwości restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego poprzez emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego działania funduszu, a zatem dla projektowania i budowania dróg krajowych. W artykule 1 punkt 2 projektu ustawy zaproponowane modyfikacje przepisu artykułu 39d ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która ma na celu wprowadzenie możliwości spłacenia zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego poprzez równocześnie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W najbliższych latach konieczna będzie spłata zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego zaciągniętego poprzez emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na fakt, iż obecnie, jak też w perspektywie kilku lat, nie jest możliwe spłacenie z bieżących środków dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów, konieczne staje się wprowadzenie dodatkowej możliwości spłacenia istniejącego zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego. Proponowane nowe brzmienie przepisu artykułu 39d ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ustanowi prawo Banku Gospodarstwa Krajowego do zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji papierów dłużnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych przy jednoczesnej możliwości uzyskiwania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, co w skuteczny sposób ułatwiać będzie sukcesywne spłaty tego rodzaju zobowiązań KFD. W artykule 1 punkt 1 i 3 projektu proponuje się zmiany dotyczące przepisów określających cele, na jakie KFD gromadzi środki finansowe oraz wskazujących przeznaczenie środków pochodzących z KFD. Aktualnie obowiązujący przepis artykułu 39a punkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym zawiera ogólne odesłanie do finansowania systemu elektrycznego poboru opłat elektronicznych, o których mowa w artykule 13i ustawy o drogach publicznych. Proponowana zmiana wyżej wymienionego przepisu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wskazuje, iż KFD gromadzić będzie środki finansowe na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych i autostradach. W artykule 2 proponuje się zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych polegającą na nadaniu nowego brzmienia artykułu 40a ust. 4, zgodnie z którym środki z opłat elektronicznych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą przekazywane na rachunek KFD bez określenia przeznaczenia tych środków. Zmiany te pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie gromadzonych środków zgodnie z bieżącymi potrzebami i znacząco poprawią płynność finansową Krajowego Funduszu Drogowego. Krajowy Fundusz Drogowy obok środków z budżetu państwa i środków unijnych z funduszy strukturalnych i spójności jest zasadniczym elementem wsparcia Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad. Funkcjonujący w obecnej postaci od 2004 roku łączy środki na projektowanie, budowę i remonty dróg krajowych. Od sprawności funkcjonowania funduszu zależy przyszłość polskiego drogownictwa, a fakt, że jest on elementem finansów publicznych, jego zadłużenie zalicza się do długu publicznego, jest gwarantem stabilności jego finansów. W uznaniu tych faktów klub Platformy Obywatelskiej popiera przedmiotowy projekt ustawy.